A więc tak, już dzisiaj kolejne spotkanie PKO Bank Polski Ekstraklasy. Stal Mielec zmierzy się z Lechem Poznań. A ja na to spotkanie Państwa bardzo serdecznie zapraszam z mojej perspektywy. Okej, zatem ja już drodzę na spotkanie, powoli wychodzę, czekam na brata i tatę. Znamy już skład na to spotkanie, przynajmniej skład Stal Mielec. Między innymi wiemy o tym, że Maksymilian Kamil Pajnowski zagra w pierwszym składzie. Uważam to za fajną informację, impuls dla Kamila i liczę, że się spisze. Co do reszty, jeszcze sobie porozmawiamy. Zatem tak, skład Stali już znamy, skład Lecha bez większych zmian. Może poza Barry Douglas skakuje za Elias Andersona. Komplet ludzi na stadionie, komplet na sektorze Lecha, tak więc zapowiada się wielkie piłkarskie święto w Mielcu. No i co? Nic, tylko się tym delektować. Po raz 400 wystąpi w meczu Stali Mielec właśnie. Tam już chyba koszulka od prezesa. Dzisiejszą ekskortę meczową zapewniają dzieci z domu dziecka w Skopani. Także witamy gorąco na Samskiego 1 i dzieci, i zawodników. Warto w tym wszystkim wspomnieć również o tym, że Christian Gettinger po raz 400 w barwach Stali, a na razie spotkanie przebiega dosyć optymistycznie z obydwu stron, zarówno Stali, jak i Lech popełniają swoje błędy w defensywie, co powoduje, że obydwa te zespoły mają swoje sytuacje. Przed chwilą byliśmy świadkami świetnego strzału Kukiego Hinokio, niestety bez bramki, ale co, no, Stal walczy i można myśleć o pozytywnym wyniku, szczególnie po tych pierwszych 15 minutach tego spotkania. No nie ma co, pierwsze 15-17 minut tego spotkania, no i Stal może się w tym meczu bardzo podobać. Potrafią się nieźle bronić, skutecznie detronizować piłkarzy Lecha i w ofensywie potrafią sobie sytuację stworzyć. Jesteśmy właśnie świadkami kolejnego rzutu rożnego. Dośrodkowo będzie Christian Gettinger. A więc tak, jesteśmy już po pierwszych 45 minutach tego spotkania, no i trzeba powiedzieć, że Stal gra dobrze w tym meczu. Lech wygląda na zespół, który ma jakość indywidualną, ale nie ma jakości jako zespół. Doping kibice dopisali, tak więc naprawdę piłkarskie święto. No i co, powiem szczerze, nie mogę się czekać drugiej połowy, gdyż czuję to, że Stali może w tym meczu się udać to wygrać. A takich bardziej prywatnych spraw, nie jadłem obiadu, jestem bardzo głodny, więc chyba pora na kiełbasę na stadionie. A niestety muszę przyznać, że kolejki mnie zgniotły. Stal zaczyna drugą połowę, bardziej Lech ją rozpoczyna, a ja wracam do tej rzeczywistości piłkarskiej na głodnego, tak więc nie podoba mi się to. Na boisku właśnie pojawił się Mikael Liszak. No, druga połowa przebiega na razie w takim tempie, że ani jeden zespół, ani drugi za bardzo nie zasługuje na to zwycięstwo. Zewnątrz Stal ma problemy, Lech także. Więcej piłki bodajże ma Lech. No, nie jest to na pewno ta druga część tego spotkania widowisko, jakiego kibice by oczekiwali, ale na razie myślę, że to spotkanie układa się według scenariusza Stali, to znaczy jest 0-0, jest szansa na zdobyty jeden punkt. No i ciągle sytuacja otwarta względem tego, żeby bramkę zdobyć i mecz wygrać. No, Iszak na boisku na pewno będzie sporym niebezpieczeństwem, ale zobaczymy. Liczę, że Esselink, Matras oraz Marco Ejmar, który właśnie pojawił się na boisku, skutecznie go wyblokują. I końcówka spotkania, ostatnich parę sekund, Kwaskiri przy piłce, troszkę się zamieszał, podaje jednak na prawe skrzydło do Pereiry, ten wrzuca, Getek wybija, jeszcze w polu karnym, Getek wybija i ile zostało do końca? No już zostało dosłownie parę sekund, sędzia powinien skończyć, ale sędzia czeka. Ostatni wrzut z autu dla Lecha Poznań. Podanie na przedpole do Niki Kwekweskiriego. Kwekweskiri w pole karne. I Kochalski pięknie piąstkuje. I Stal Mielec zdobywa jeden punkt w meczu z Lechem Poznań. Spory sukces dla Stali. Może być niedosyt, ale biorąc pod uwagę całokształt, zasłużony wynik. Dzisiejszego meczu.
Dzień dobry panie trenerze, Szymon Markulis, Wrzutka. W ostatnim czasie zwyżkuje ze swoją formą Mephi Glimier. Chciałbym zapytać, jaka jest tego przyczyna według pana? Tak, że wzyskuje. No co Mephi może zmienił? Zatem tak, spotkanie już za nami, spotkanie dwóch połów. W pierwszej Stal lepsza, w drugiej Lech. Lech, pomimo dużej indywidualnej jakości, nie był w stanie stworzyć sobie zbyt wielu sytuacji, nawet jeżeli je stwarzał, no to albo nie wykorzystywał, albo Stal była w stanie się obronić, poprzez na przykład dzięki, może bardziej niż poprzez Mateuszowi Kochalskiemu. Tak więc jeszcze raz, remis jest zdecydowanie wynikiem, z którego my jako kibice Stali możemy i raczej powinniśmy się cieszyć. Może powinniśmy to złe słowo, ponieważ Stal była w pierwszej połowie lepsza od Lecha, w drugiej natomiast była słabsza. Lech w końcu cisnął, nie stwarzał sobie według mnie bardzo klarownych sytuacji, ale koniec końców ten jeden punkt to jest wynik sprawiedliwy. Trener Kamil Kieryś na konferencji powiedział natomiast, że czują po tym meczu pewien niedosyt. I myślę, to też jest takie myślenie, z którym jako kibice powinniśmy się zgodzić. Stal może grać jeszcze lepiej i powinna zdecydowanie w to celować. Okej, zatem to byłoby wszystko w tym materiale. Liczę bardzo serdecznie, że Państwu się to podobało. Jeżeli tak, no to prosiłbym o jakąś łapkę w górę, o jakiś komentarz pozytywny. Natomiast jeżeli się nie podobało, to prosiłbym o wskazanie tego, co mogę poprawić. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie, no i życzę miłego dnia. Dziękuję.